Konferencja paryska, mimo że próbowała stworzyć nowy ład, który utrwaliłby pokój na świecie, jednak jej decyzje zawierały wiele nieścisłości. Przyglądając się dokładniej postanowieniom traktatu wersalskiego, możemy zauważyć, że szczególnie dwa kraje europejskie były z nich niezadowolone, a mianowicie Włochy i Niemcy. To właśnie losom tych dwóch państw w czasie dwudziestolecia międzywojennego chciałbym poświęcić dzisiejszy odcinek. Włochy, pomimo że należały do kręgu zwycięskich krajów Antanty, jednak czuły się niedocenione. Zwłaszcza, że działania wojenne na froncie włoskim należały do jednych z bardziej wymagających, ze względu na ukształtowanie terenu. Za to zaangażowanie Włosi otrzymali w Europie jedynie Istrię i południowy Tyrol. Ponadto sytuacja wewnętrzna we Włoszech nie należała do łatwych. Głównie chodziło o kwestie gospodarcze, ponieważ północna część kraju była lepiej rozwinięta od południa. Z tego powodu istniały trudności z dostosowaniem gospodarki, więc niewielkie zdobycze oraz problemy gospodarcze spowodowały, że w społeczeństwie włoskim popularnością zaczął cieszyć się faszyzm. Jest to ruch społeczny, a nawet polityczny, który wyróżnia się charakterystycznymi sobie cechami, jak skrajny nacjonalizm, militaryzm, często także antysemityzm, czyli wrogość wobec Żydów. Nadto faszyzm sprzeciwiał się zarówno liberalizmowi, ale także komunizmowi. Stosował także przemoc wobec obywateli. Jeśli chodzi natomiast o stosunek do władzy, faszyści dążyli do ograniczenia roli parlamentu, czy do utworzenia systemu monopartyjnego, co polega na tym, że w państwie władzy miała sprawować jedna partia faszystowska, w której czele stoi wódz, któremu należy się bezwzględny szacunek i zaufanie. Bezpieczeństwa publicznego zaś pilnuje specjalna policja. Faszyzm we Włoszech stawał się popularny i rosło grono jego zwolenników. Jednym z nich był Benito Mussolini, znany dziennikarz, który w 1919 roku zorganizował związki kombatanckie, które skupiały weteranów wojennych niezadowolonych z postanowień traktatu wersalskiego. Na ich bazie w 1921 roku powstała Narodowa Partia Faszystowska, która zdołała wejść do parlamentu włoskiego. Ale możemy zadać pytanie, dlaczego faszyści zyskali takie poparcie wśród społeczeństwa? Bo podobną sytuację będziemy mieli także w Niemczech. Mianowicie Partia Faszystowska miała swój program polityczny, który wydawał się ludziom bardzo atrakcyjny. Zamierzała doprowadzić Włochy do świetności imperialnej jeszcze z czasów starożytnych. W tym celu w propagandzie często wykorzystywano motywy ze starożytnego Rzymu. Między innymi nazwa faszyzm wywodzi się z łacińskiego słowa fasces, co oznaczało wiązki rózek, które nieśli w starożytności liktorzy przed królem i były symbolem władzy. Innym odwołaniem do przeszłości Włochów był nawet sam tytuł duce, jaki później przyjął Mussolini, ponieważ wywodził się z łacińskiego słowa dux, co znaczy wódz. Ponadto faszystów odróżniał tzw. salut rzymski, czyli rodzaj pozdrowienia, w którym wznosi się prawe ramię do przodu, prostopadle do ciała. Mieszkańcom spodobał się program faszystowski o odbudowaniu potęgi Włoch oraz o reformach gospodarczych i społecznych. Mussolini stawał się coraz bardziej popularny. Korzystając z tego rozbudował siły bojówek faszystowskich i spróbował przejąć władzę. Czynił to w 1922 roku, podczas tzw. Marszu Czarnych Koszul na Rzym. Wydarzenie zakończyło się sukcesem. Król Wiktor Emanuel III mianował Mussoliniego premierem, zaś sam odsunął się w cień. Wtedy to Benito rozpoczął przekształcanie Włoch w państwo faszystowskie. Nadto, aby zlikwidować opozycję polityczną, rozpoczęto proces rozwiązywania innych partii, a nawet dokonywania mordów politycznych. Wobec przeciwników stosowano terror oraz ograniczano prawa i wolności obywatelskie. Od tej pory Narodowa Partia Faszystowska miała być jedyną legalnie działającą partią we Włoszech. W ten sposób stały się one krajem o systemie monopartyjnym, czyli inaczej jednopartyjnym. Ponadto w 1925 roku Mussolini przyjął tytuł duce, czyli miano wodza. Jednak należało teraz spełnić oczekiwania obywateli, dlatego zdecydowano się przeprowadzić reformy gospodarcze. Jedną z nich było stworzenie sieci korporacji, czyli zrzeszeń pracodawców i pracowników. Zbudowywano także system socjalny, który polegał na opiece państwa nad najbiedniejszymi rodzinami. Ale mimo tych reform rządy faszystów polegały głównie na terrorze i przemocy. A jak wyglądała polityka zagraniczna faszystowskich Włoch? Mussolini nawiązał poprawne stosunki ze Stolicą Apostolską. W 1929 roku papieżem Piusem XI zawarł tzw. traktaty laterańskie, mocy których Mussolini oddawał na własność papieżowi Watykan. Jak pamiętamy, w wyniku zjednoczenia Włoch państwo kościelne zostało zlikwidowane. Od tamtej pory papieże nazywani byli więźniami Watykanu. Natomiast od czasu podpisania traktatów laterańskich głowa kościoła zyskiwała Watykan na własność. Mussolini, odwołując się do cesarstwa rzymskiego, miał także na celu rozpoczęcie ekspansji.
zwłaszcza że traktat wersalski nie zaspokoił apetytu Włochów. Zamierzał stworzyć drugie imperium rzymskie. Swoje podboje rozpoczął, zajmując Albanię oraz Etiopię. Zmiany zaszły także w powojennych Niemczech. Także były niezadowolone z postanowień traktatu wersalskiego, które ich zdaniem były zbyt obciążające. Francja robiła wszystko, aby Niemcy straciły jak najwięcej, głównie to za ich sprawą wojsko niemieckie zostało ograniczone do minimum. Adrenia stała się strefą zdemilitaryzowaną, Niemcy utraciły część ziem oraz nałożono na nie gigantyczne reparacje wojenne. Wpływem tych niepokojów w Niemczech wykształciła się odmiana faszyzmu, nazywana narodowym socjalizmem, czyli nazizmem. On miał wszystkie jego cechy, a ponadto był ideologią rasistowską. Oznaczało to, że z jakiegoś powodu inne narody czy grupy etniczne traktowano gorzej od innych. Tak więc nazizm zakładał, że Niemcy mają status nadludzi, a to oznaczało, że wszystkie inne narody są traktowane jako podludzie. Do tej grupy zaliczali m.in. Słowian czy Żydów. Naziści uznawali, że Niemcy jako najsilniejsza rasa ludzka powinni sprawować władzę nad innymi. Z tego powodu tworzył się m.in. antysemityzm oraz wrogość do innych narodów. Głównymi twórcami ideologii nazistowskiej byli Alfred Rosenberg, autor mitu XX wieku, oraz Adolf Hitler, autor książki Mein Kampf. Natomiast jednym z symbolów nazizmu była swastyka, którą noszono na przedramieniu. Naziści, podobnie jak faszyści we Włoszech, szybko zyskiwali popularność ze względu na swój program polityczny, który zakładał m.in. odbudowę militarną, gospodarczą oraz imperialną Niemiec. Ten program miała realizować nazistowska partia, czyli Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników, w skrócie NSDAP, na której czele stał Adolf Hitler. Partia posiadała także swoje formacje zbrojne, jak SA czy SS. Podobnie jak Mussolini we Włoszech, tak i Hitler próbował przejąć władzę siłą. W 1923 roku doprowadził do puczu monachijskiego, który zakończył się na klęską. NSDAP została rozwiązana, a Hitlera skazano na 5 lat więzienia. Mimo to NSDAP nadal działała z początku nielegalnie, a potem została przywrócona do łask i zyskiwała coraz większe poparcie, mimo nieudanej próby przejęcia władzy. Na scenę polityczną powrócił znowu Hitler. W 1932 roku partia nazistowska odniosła zwycięstwo w wyborach i brała udział w tworzeniu rządu. A rok później, w 1933 roku, Adolf Hitler objął urząd kanclerza i stał się jedną z najważniejszych osób w państwie. Od tej pory państwo niemieckie zaczęto nazywać III Rzeszą. Hitler był także określany mianem Führera, czyli wodza. Widzimy więc podobieństwo do włoskiego Duce. Ale na niepokojący wzrost pozycji nazistów żywym okiem patrzyły inne ugrupowania. Naziści szczególnie nie znosili komunistów, dlatego chcieli się ich pozbyć z własnego kraju. W tym celu podpalono Reichstag, czyli niemiecki parlament, a następnie winą za niego obarczono Komunistyczną Partię Niemiec, która została rozwiązana. Podobny los spotykał wszystkie pozostałe partie, których członków prześladowano. Naziści w celu pozbycia się wszelkiej opozycji i zlikwidowania wrogów politycznych organizowali czystki. Między innymi w 1934 roku odbyła się tak zwana Noc Długich Noży, w wyniku której zostali wymordowani przeciwnicy partii nazistowskiej. Natomiast innych przeciwników osadzano w obozach pracy przymusowej, które przybrały postać obozów koncentracyjnych. W 1934 roku po śmierci prezydenta Paula von Hindenburga Hitler już uzyskał pełnię władzy w Niemczech. Naziści przez to, że uważali siebie za nadludzi, prześladowali przedstawicieli innych mniejszości etnicznych i narodowych. Szczególnie okrutne represje spotkały Żydów, dlatego początkowo starano się im utrudnić życie społeczne. Na przykład w 1935 roku naziści wprowadzili tzw. ustawy norymberskie, które określały, kto może być obywatelem Niemiec. Z tej grupy wyłączono m.in. Żydów. Spotykała także przemoc, o czym świadczy Noc Kryształowa, podczas której specjalnie niszczono żydowskie sklepy oraz mieszkania. W obawie przed represjami m.in. kraj opuścił Albert Einstein, który także był Żydem. Wszystkie te zmiany wewnątrz Niemiec spowodowały, że teraz III Rzesza coraz częściej zaczęła naruszać postanowienia traktatu wersalskiego i szykowała się do nowej ekspansji.